Parlament Europejski domaga się wprowadzenia stałego systemu kontrolowania praworządności w państwach członkowskich Unii. Więcej na ten temat ze Strasburga Andrzej Gieder. Zdaniem posłów potrzebny jest stały system kontroli przestrzegania zasad demokracji i rządów prawa w Unii. Uważają oni, że przepisy powinny wypełnić lukę, jaka istnieje między monitorowaniem państwa decydujących, a brakiem takiego systemu wobec państw członkowskich. Parlament proponuje, by Komisja Europejska we współpracy z zespołem niezależnych ekspertów sporządzała co roku sprawozdanie oceniające wszystkie państwa członkowskie. Zgłaszałaby na ich podstawie propozycje zaleceń dla poszczególnych krajów, m.in. dotyczące realizowania trójpodziału władzy, wolności i pluralizmu mediów, sprawdzające działania Ministerstwa Sprawiedliwości i zapowiedź powołania komisji, działania odpowiednich służb w sprawie reprywatyzacji. Wygląda na to, że wywołują panikę w rodzinie Hanny Gronkiewicz-Waltz. Jej mąż wydaje oświadczenie, teraz sama pani prezydent po wielu latach mówi, że kamienica przy Noakowskiego 16 mogła zostać nabyta w drodze złodziejstwa, parafrazując te słowa. W internecie także publikowany jest dokument, jaki Gronkiewicz-Waltz wysłała do samorządowego kolegium odwoławczego zajmującego się takimi sprawami. Czy to oznacza, że grunt pani prezydent znów zaczyna palić się pod nogami? Godny ojcze, ja myślę, że ten grunt pali się już bardzo dawno, tylko do tej pory my tego nie widzieliśmy tak bardzo jak w tej chwili. No bo wyglądało na to, panie Cezary, że pani Gronkiewicz-Waltz ma bardzo takie twarde podeszwy i jakby jeszcze tego tak nie odczuwa, no ale wygląda na to, że to Noakowskiego 16 to jest bardzo feralny dla niej adres. Ja myślę, że niezwykle feralne, ale też jednocześnie jest to adres, który jest obciążony potężną niesprawiedliwością, taką niesprawiedliwością, która wyraża się w kwotach. Ja o tym wspominałem na sesji 1 września i dzisiaj mogę śmiało powtórzyć, że oczekuję od pani prezydent jednego, od tego, że w ramach zadośćuczynienia odda nienależnie zajęte przez nią pieniądze, które uzyskała ze sprzedaży tej kamienicy i rodzina, to jest ponad 5 milionów złotych, na rzecz prawnego spadkobiercy. To jest żołnierz Armii Krajowej Stanisław Niczewik, który funkcjonuje nadal. To jest człowiek, który się nawet spotykał z panią prezydent. Ja rozumiem, że następcą tego, co stało się teraz, kiedy pani Hanna Gronkiewicz-Waltz złożyła wniosek do samorządowego kolegium odwoławczego o wznowienie postępowania w sprawie zwrotu kamienicy, będzie to. Chociaż być może to znowu są tylko płonne moje nadzieje, bo oceniam panią prezydent przez pryzmat taki, że oczekuję od polityków uczciwości, zaangażowania i poczucia honoru. Natomiast jeżeli mamy rok 2016, pani prezydent przecież doskonale wie, że decyzja, która była decyzją Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z roku 2012, która zablokowała zwrot sąsiedniej nieruchomości pod adresem Noakowskiego 12, to jednak wydarzyła się 4 lata temu. To nie trzeba było tego robić 4 lata temu. To coś jest w tym wszystkim na rzeczy. Czyli jednak działania też również Radia Maryja i Telewizji Trwam, ale też innych mediów i aktywnie działających w tej chwili internautów, którzy to pokazują, oraz nasze działania polityczne, bo tutaj też tego nie można odmówić, powodują, że następuje naprawdę mocne przebieranie nogami, bardzo mocne przebieranie nogami. Ojciec tu wspomniał o tych twardych podeszwach, które były. Ja bym się ośmielił powiedzieć jedną rzecz. Dzisiaj też mamy do czynienia z tym, że to są bose stopy, które biegają po rozżarzonych węglach. Tylko że patrząc na to, co jest, wyrażę się zdaniem, które wypowiedział były przewodniczący Platformy Obywatelskiej w Telewizji Polskiej. Powiedział, że w Warszawie działa mafia urzędniczo-prawnicza. I to mówi były przewodniczący Platformy Obywatelskiej. W związku z powyższym nie mam złudzeń, że działania, które podjęli również posłowie, no bo my radni możemy robić to, co możemy i też za chwileczkę o tym powiem. Natomiast to, co zrobili posłowie, mówiąc o tej możliwości powołania komisji weryfikacyjnej, która ma być de facto tym narzędziem, które pomoże też w tym zasypaniu tej niesprawiedliwości społecznej, które spowoduje to, żeby być może sądy pracując powodowały to, że będą wycofywane ostatecznie decyzje administracyjne i będzie można na podstawie tych wycofanych decyzji administracyjnych zmusić tych, którzy nieuczciwie przejęli kamienicę, do oddania tego, co zarobili nieuczciwie. Być może będzie to kwestia nawet konfiskaty majątku.
wyjątków. Ja bym myślę, że ludzie czekają na rzeczywistość tych chwałę Ministerstwu Sprawiedliwości za to. Ma pełne poparcie oczywiście klubu parlamentarnego, a my radni, ja powiem tak, co możemy my radni, to wykazują ostatnie sytuacje naszej próby działania podczas Rady Warszawy, kiedy doszło do bardzo konkretnego, jak to nazwałem, teatrem politycznym. Wtedy, kiedy była kwestia nazywania skweru z imieniem świętej pamięci profesora Bartoszewskiego i my tego tematu nie podjęliśmy, a Platforma była przygotowana do tego stopnia, że nawet zaproszono przewodniczącego Komitetu Obrony Demokratów, pana Kijewskiego, i my nawet nie zareagowaliśmy. I rozczarowanie Platformy było tak olbrzymie, że w wyniku tego rozczarowania po dyskusji na temat budżetu cała władza Warszawy opuściła sesję. Znowu zostaliśmy sami. No była pani prezydent kolejny raz, ale opuścili nas. Po czym nastąpił jeden z punktów, który dotykał bezpośrednio procesu reprywatyzacji. I my wskazywaliśmy na to w tym momencie tego punktu, że potrzebna jest obecność prezydenta Pala. I nawet zarządziliśmy przerwę, zażądaliśmy jej. Platforma nawet powiedziała, że nie będą nikogo wyzywali i po tej sprawie się nie da wyjaśnić na sesji. Ja się pytam, gdzie my mamy wyjaśnić sprawy z Platformą Obywatelską? Jak możemy funkcjonować wobec organu, którym jest Rada Warszawy, która ma mieć rolę kontrolną wobec pani prezydent? Nie ma żadnej kontroli w Warszawie. Wszystko, co robią, robią tylko i wyłącznie pod publikę, pod media, natomiast to wszystko się po prostu zawala. Ja myślę też, ojcze, że bardzo ważnym obrazem jest kwestia finansowania, kogo ratusz wspiera w tej chwili. To wszystko okazało się też dzięki informacjom medialnym wczoraj. Wyraża się wtedy, jak wyłania się coraz bardziej przerażający obraz miasta, które funkcjonuje zupełnie poza prawem, które dzieli swoje środki tak jak chce, wspiera kogo chce, po to, żeby mieć ochronę medialną, żeby mieć ochronę autorytetów i to wszystko działa tak ubrak. To przypomnijmy, kogo wspiera ratusz. No, z tych dokumentów, które ujawnili internauci, szczególnie jeden z ludzi, który działa na Twitterze, to są dokumenty, które pokazują, że wspiera przede wszystkim wspiera byłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego, pana sędziego Jerzego Stępnia. I to, co poszło dalej wczoraj też wieczorem i w nocy, okazuje się, że nie tylko ratusz. Poprzedni ministrowie wspierali tę samą fundację, to są kwoty milionowe. Tutaj jest jedna osoba, a z drugiej strony wspiera fundację, w której działa córka byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego. Trzecia osoba, która była wskazywana, to jest fundacja, w której pracuje żona byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Kolejna osoba, która była wspierana, to jest osoba redaktora Tomasza Lisa i jego działalność. Kolejną rzeczywistością była spółka Agora, która w Warszawie zbudowała, każdy, kto przejedzie przez miasto, widzi jeszcze nowe wiatr, 1580, budujemy wiaty dla Warszawy. 1580 wiat, które notabene były super nowoczesne, niesamowite, są źródłem dochodów reklamowych dla spółki córki Agory, czyli AMS, które to wiaty przez mieszkańców od początku ich wprowadzania w poprzednim roku, w roku 2014, zostały oceniane jako wiaty, które przede wszystkim nie chronią przed deszczem, nie chronią przed wiatrem, no i w tym wszystkim, że gdyby nawet od początku te niektóre wiaty miały tylko po 2-3 miejsca do siedzenia. Warszawa jako najbardziej nowoczesne miasto miała po prostu służyć jako narzędzie reklamowe. I potem się okazało, że w kampanii wyborczej w roku 2015 najwięcej plakatów w Warszawie umieszczonych w kampanii wyborczej było plakatami byłej pani premier Ewy Kopacz. Także to wszystko są naczynia zamknięte. I teraz jak gdyby z tego obrazu, który pokazują ujawnione dokumenty, możemy wywnioskować jedno. My naprawdę mamy do czynienia z układem grupy ludzi, którzy działają w takiej formie zamkniętej i wszyscy razem nawzajem się wspierają, korzystając ze środków, które są środkiem miasta. To jest haniebne, tak się nie czyni. Tak? Ja myślę, że jeżeli w tej chwili uda nam się za pomocą naszych kolegów radnych przejąć odpowiedzialność i przegrzebywać te wszystkie umowy, żeby odnajdywać kolejne źródła finansowania, kolejne jak gdyby osoby finansowane, dowiemy się jeszcze więcej. Natomiast co robimy dzisiaj? Sesja ostatnia pokazała nam, że nie ma nawet możliwości dostępu do dokumentów, nad którymi mogą obradować
nasz zespół, który był powołany jeszcze przed 1 września, zespół do spraw zbadania nauki na ulicy Dzielnej 70 i w dniu dzisiejszym ufam, to właśnie w tej chwili, nasz kolega Paweł Turlecki składa rezygnację z kierowania zespołu, skoro nie ma dostępu do dokumentów, bo to się okazało podczas sesji. A nie mają Państwo dokumentów, bo co? Dlaczego nie mają Państwo dokumentów? Informacji, które prośba naszego kolegi radnego, który został powołany do kierowania tym zespołem, z odpowiedzi miasta wynika, że nie mają tych dokumentów, bo dokumenty zostały przekazane do społecznego kolegium odwoławczego. My zapytaliśmy, ale czy oryginały, czy zostały potwierdzone dokumenty? Nie, oni po prostu ich nie mają, oddali oryginały. Więc zaczęliśmy pytać dalej, jak to oddajecie oryginały? To jest wbrew prawu. Powinniście Państwo oddawać potwierdzone kopie, ewentualnie oryginały u siebie zostać. Jest chaos totalny, wynika, że nawet myślę, że nie z czegokolwiek innego, ojcze, wynika to, że na dzisiaj doszło do kwestii zmian wewnątrz ratusza, podziału kompetencji i powołania nowych biur, żeby te dokumenty były jeszcze bardziej rozproszone, a potem się okaże, że ich nie ma. Także to wszystko razem to jest obraz chaosu, który jest niebywały, jednocześnie czasu, w którym następuje taki proces, bo ustami pani prezydent słyszymy, że kamienicę jej oddali bracia Kaczyńscy i nasi ministrowie obecni, albo nasi posłowie. Tak, tu padają nazwiska, że wtedy władze na Śródmieściu to byli Jarosław Zieliński, Mariusz Błaszczak, Jacek Sasin. Te nazwiska pani prezydent wymieniała i w kontekście pytania o to, czy miała wiedzę na temat tego, że ta kamienica została zwrócona w wyniku kradzieży i że na tej kradzieży miałaby zarobić jej rodzina. Jeszcze miesiąc temu mówiła, że nie mam żadnych dowodów, pomimo tego, że nawet kolega partyjny, minister Nowak, mówił o tej kamienicy przy okazji Nowakowskiego 12. Tak, oczywiście, ojcze, i powiem to jeszcze bardziej, bo jak ty się dotyka osobowo osoby świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, to trzeba dodać jedną rzecz, że nie kto inny, tylko właśnie prezydent Lech Kaczyński, będąc prezydentem Warszawy, działał bardzo mocno w sprawie reprywatyzacji. I to działał w obrębie działek, które naprawdę dzisiaj wiemy, że były warte miliony złotych. Miliardy złotych są warte. I nawet kwestia dymisji wobec ludzi, gdzie dymisjonował wtedy odpowiedzialnego człowieka, czyli Kolarskiego, i za 1 milion do prokuratury, które poszło. I to, że razem z nim odpowiedzialna za reprywatyzację Dorota Safian, też notabene żona jednego z członków Trybunału Konstytucyjnego, została też w tym momencie odeszła z ratusza. I to byli ludzie, którzy lobbowali bardzo mocno za tak zwaną budową drugiej Saskiej Kępy między Jeziorem Wrocławskim a Błoniami Kamienkowskimi, gdzie koniecznie chciano przekazać te działki belgijskiej spółce, która miała to robić. Prezydent się zorientował, o co chodzi. Potem przez całe lata, że tak powiem, kiedy pani prezydent przejęła w 2006 roku prezydenturę w Warszawie, to przed wojewódzkim sądem toczył się proces unieważnienia tej decyzji i prokurator jak gdyby działał, pani prezydent aktywnie występowała, żeby oddać ten teren tym oszustom. To są fakty. Natomiast trzeba też przytoczyć trochę cyfr, bo myślę, że to ważne. Tak średnio patrząc na sytuację, to jednak biorąc pod uwagę, że za czasów świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego zwracanej było nieruchomości około 109, za czasów obecnej pani prezydent 214 rocznie, ale ta kumulacja, która nastąpiła w roku 2014 i 2015, olbrzymia, była już takim stanem, w którym my staraliśmy się jako radni zwoływać sesji, informować, prosić o informacje. Platforma zbywała nas, zbywała kworum, nie przychodziła na sesję, nie mogliśmy nic zrobić. I teraz ogromna wdzięczność za to, jaka jest siła mediów, które mogą w tym wszystkim dzięki pracy pokazywać fakty, nie tylko my. Bo my, politycy w Radzie Warszawy Prawa i Sprawiedliwości, nie możemy wszystkiego zrobić, dlatego że po prostu mamy większość radnych Platformy Obywatelskiej, naszej 10 radnych, jest 33 radnych Platformy. My się nie przebijamy. Informacja jest nas tylko 24 osoby. Tak to wygląda. Panie Cezary, portal w polityce.pl ustalił i publikuje informacje.
informację, że prezydent Warszawy wraz z mężem zostaną przesłuchani przez prokuraturę w sprawie kamienicy przy Noakowskiego 16. Od kilku dni trwało postępowanie sprawdzające w sprawie przestępstwa urzędniczego dotyczącego kamienicy przejętej przez rodzinę Walców. I to postępowanie sprawdzające zostało, zdaniem portalu, zamienione na formalne śledztwo. Możliwe także, że śledczy będą chcieli przesłuchać byłego ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka, który, jak dowiedzieliśmy się, także miał przyjąć obywatelstwo Ukrainy i który miał poinformować urzędników Hanny Gronkiewicz-Walc, że kamienica przy Noakowskiego 16 została przejęta wcześniej na podstawie przestępstwa. Dosyć tak, tylko że z tego, co też dzisiaj gdyby pokazało się na wpisach w Twitterze, to zdaje się, że sytuacja będzie teraz bardziej skomplikowana prawna, bo nie wiem, czy my będziemy mieli prawo do tego, żeby prokuratura wezwała obywatela Ukrainy. I to myślę, że w polityce nie ma przypadku. I taka decyzja ostatnia była do pana ministra, zdecydował się na taki krok, żeby przyjąć obywatelstwo, a jednocześnie zapisy prawne, które udostępnił były pracownik Trybunału Konstytucyjnego, pan Kamil Zaradkiewicz na Twitterze, gdzie pokazał jednoznacznie, że wobec powyższego będzie problem. Bo zdaje się, że zapisy konstytucji ukraińskiej mówią jednoznacznie, że nie da się tego zrobić. No tych problemów mnoży się i chyba mnożenie tych problemów jest z tamtej strony dosyć zrozumiałe, skoro państwo nie mają możliwości wglądu w dokumenty, skoro może pojawić się problem, bo ktoś przyjmuje obywatelstwo takie czy inne, jakie obywatelstwa jeszcze ci ludzie będą przyjmować, to pewnie dopiero zobaczymy. Wszystko przed nami, ojcze, ja powiem tak, najbardziej jest mi wstyd jako mieszkańcowi Warszawy. Ja nie urodziłem się w Warszawie, żyję tutaj od lat 80. Ale jest mi wstyd, że Warszawa jest na ustach całej Polski. Myślę, że już świata, biorąc pod uwagę, jako miasto, w którym dzieją się rzeczy, które nie powinny mieć miejsca. Ja wręcz żądam tego, żeby pani prezydent podała się do dymisji, żeby zakończyć tę farsę, bo my jesteśmy traktowani w taki sposób, że miasto, które jest miastem nieujarzmionym, ma prezydenta, który nie ma godności. To jest przerażające, bo w takiej sytuacji każdy człowiek nie wie, czy pora zejść, dosyć tego po prostu. Ale idziemy dalej w zaparte, bo dlaczego idziemy w zaparte? No dlatego właśnie, że jest to finansowanie, które pozwala utrzymywać ludzi, którzy są dookoła nas. Jak odpadniemy od tego źródła finansowania, to nagle się okaże, że poparcie Platformy to nie jest 12%, tylko może 3, może 5. Co wtedy się stanie? Platforma przestanie istnieć. Może to. Bardzo dziękuję. Pan Cezary Jurkiewicz, radny miasta stołecznego Warszawy, nasz gość. Dziękuję za rozmowę. Szczęść Boże. Thank you.
Naszym gościem jest pan poseł do Parlamentu Europejskiego Marek Jurek, były marszałek Sejmu Rzeczypospolitej. Witam serdecznie, panie marszałku, szczęść Boże. Serdecznie witam, ojcze, szczęść Boże, witam wszystkich słuchaczy. Panie marszałku, w ostatnich dniach tu i ówdzie przeszły marsze, tak zwany czarny protest. To przede wszystkim kobiety, które manifestowały różne rzeczy, również manifestowały w sposób wulgarny. Gdy widzi się kobietę i przy tym wulgaryzm, to jest jakby szczególnie przykre, ale nawet te hasła, które padały, to nie bardzo są hasłami antenowymi, więc oszczędzimy ich słuchaczom. Dlaczego tak to wygląda? Czy to jest sprawa tylko opozycji, o której już dzisiaj mówi się, że jest to opozycja ulicy i zagranicy? Czy to jest coś więcej? Jakieś zmaganie? Niedawno przeżywaliśmy wspomnienie świętego Jana Pawła II, cywilizacji, którą reprezentował Palikot, który pojawił się tylko w pewnym momencie powiedzmy naszych dziejów, na scenę polityczną. Teraz dziwnie zamilkł, no ale pojawiają się inne tego typu przypadki. Jak pan marszałek to postrzega? To jest rewolucja przeciwko Polsce chrześcijańskiej i organizatorzy tego marszu tego zupełnie nie ukrywali, te ataki na obecność katolicyzmu w naszym życiu publicznym i tak dalej. Mówiło o tym zupełnie otwarcie, zupełnie jawnie, od ataku na tą najświętszą i naturalną podstawę cywilizacji chrześcijańskiej, to znaczy na prawo człowieka do urodzenia się, na prawo do życia. Przeszli do generalnego ataku przeciwko cywilizacji chrześcijańskiej jako takiej. Zresztą charakterystyczne jest to, zwracałem uwagę, że tam już wcześniej w okresie tych akcji o charakterze takim czysto aborcjonistycznym pojawiają się na przykład liderzy politycznego ruchu homoseksualnego. Czyli widać, że w tych poszczególnych odłamach to wzajemne poparcie się różnych form kontestacji etyki chrześcijańskiej nie wynika z żadnych tam humanitarnych względów, że jedne wypadku chodzi o szczególnie trudne przypadki, kiedy w szczególnie trudnych warunkach trzeba przyjąć dziecko na świat. W innych chodzi o trudności związane z tym, że ktoś się zmaga, czy ktoś żyje ze skłonnościami homoseksualnymi. To są wszystko preteksty. Tak naprawdę to są odruchowo sprzymierzone grupy kontestujące cywilizację chrześcijańską jako taką i ta ostatnia fala marszu wczorajsza pokazała to w swoich deklaracjach zupełnie jawnie. Tu pojawiają się sprawy takie jak hasła, takie jak wolność, jak prawa kobiet. Co ta ideologia ma do zaoferowania tak naprawdę kobietom i społeczeństwu polskiemu? No poza takimi wulgarnymi hasłami czy jakimiś tam ubraniami? Mówiąc prawa do życia, to my bronimy praw kobiet, bo macierzyństwo jest jednym z najbardziej powszechnych doświadczeń, jednocześnie powołaniem kobiety, a rzeczywiście w tej dyskusji dyskutować zawsze warto, choćby po to, żeby przekonywać ludzi, że jeżeli zwraca się uwagę na fakt, że rzeczywiście dzieci przychodzą na świat w różnych warunkach, czasami przyjęcie na świat dziecka jest naprawdę trudne. I to my właśnie poprzez ochronę życia bronimy prawa kobiety do decyzji zgodnej z jej powołaniem, zgodnej z nakazami sumienia do urodzenia dziecka. Przecież prawo aborcjonistyczne, ono powoduje przede wszystkim oczywiście śmierć dziecka poczętego, ale ono powołuje również inne skutki uboczne dotyczące wolności kobiety. Kobieta przychodzi do szpitala, spotyka abortera. No to co, usuwamy? Które to jest? To co, usuwamy? I tak dalej. Kobieta pracuje jako pielęgniarka, spotyka zmowę przeciwko życiu, taką jak w szpitalu na Madelińskiego. No, zdarzają się postawy nacechowane odwagą, tak jak jednej z pielęgniarek w Rzeszowie, która podjęła protest. I to jest jedyna właściwa postawa w takiej sytuacji. No ale ludzie są słabi i niestety ich wolność bywa łamana.
Ale wróćmy do matek. No, kobieta zajdzie w ciążę, niestety. No, może nie miała właściwego przygotowania i tak dalej. No, życie, my ludzie mamy przede wszystkim pomagać, a nie oceniać. No, krótko mówiąc, żyję w związku nieformalnym. Tak zwany partner, jak się to teraz nazywa, czy przyjaciel, mówi, no nie, no teraz nie możesz rodzić, no mnie na to nie stać i tak dalej. No i kobieta jest doprowadzona do zabicia dziecka. Sytuacja taka jak w Lublinie, tej młodej Agaty. No niestety, para nastolatków zaczęła wspólnie czy wcześniej. Panie marszałku, mamy jakiś problem w tej chwili. O, teraz lepiej. Ona zaczyna tłumaczyć. No dziewczyno, ty masz szkołę, ty nie możesz rodzić. Za jeden błąd nie możesz płacić takiej ceny. I dziewczyna jest zduszona do nierodzenia dziecka. Prawa, które mamy, są zawsze prawami zakorzenionymi w sprawiedliwości. Wolność to możliwość korzystania ze swoich praw. Człowiek nie ma prawa zabić innego człowieka. Natomiast ma prawo i obowiązek go urodzić. I utrudnianie tego jest atakiem na najbardziej elementarną, najświętszą wolność człowieka. I to my, wprowadzając ochronę życia, dajemy kobiecie oparcie do tego, żeby nie była przedmiotem presji nieodpowiedzialnej czy bezdusznej rodziny, zdziczałego partnera tak zwanego, przepraszam, że używam tego języka, czy po prostu struktur aborcjonistycznych działających w miejscach, które powinny chronić życia, a często niestety tego nie robią. No bo co ciekawe, to nie osoby, które promują odpowiedzialne rodzicielstwo, piękne rodzicielstwo, dojrzałe rodzicielstwo, każą, czy zachęcają, czy promują wczesne współżycie, nie rozbudzają tego współżycia wśród młodych, tylko właśnie te środowiska, które później wychodzą na ulicę i mówią o prawach kobiet. Jedna z uczestniczek akcji, czytałem wypowiedź pani Sandra, mówiła tak: jestem tutaj, bo walczymy o coś ważnego, o prawa kobiet, o prawa naszych córek i przyszłych córek. Nie ma demokracji, jeśli nie są przestrzegane prawa kobiet. Przyszłych córek, naszych córek. To wszystko, moje, co obraża ludzki rozum, dlatego że aborcjonizm to inwencja, która nie istniała w żadnym demokratycznym państwie 50 lat temu. Aborcjonizm jest pochodną rewolucji obyczajowej lat 60. Seksu bez żadnych ograniczeń moralnych. Seksu, który miał być oddzielony od rodzicielstwa. No bo rodzicielstwo pokazuje, że tak naprawdę to wielkie dobro, jakie Bóg człowiekowi dał, skłonność mężczyzny i kobiety wzajemną, ona cementuje miłość i daje życie, ale to miało być rozwalone. I z tego powstał aborcjonizm jako uwolnienie człowieka od odpowiedzialności za własne czyny. I oni teraz udają, że chodzi tak naprawdę o jakieś odwieczne prawo, o coś, co było zawsze i co nagle, prawda, pojawili się ludzie, którzy chcą w jakiś sposób odebrać. No to jest po prostu kpina z kultury europejskiej. Tylko niestety, ojcze, to, że mamy oponentów, no to w takim świecie żyjemy i musimy stawiać im czoło. Pytanie, czy my mamy obrońców, czy my mamy sojuszników, dlatego że kiedy ja słyszę od ludzi tak zwanej centroprawicy, że prawo do życia to jest kwestia światopoglądowa, którą każdy musi rozważyć w swoim subiektywnym sumieniu, gdzie od nikogo nie wolno niczego oczekiwać, już nie tylko, że nie wolno niczego oczekiwać od liderów partyjnych, ale nawet od zwykłego posła nie wolno niczego oczekiwać, bo prawda, mają udział w suwerenności ludu, zdobyli władzę polityczną, mają ogromne pieniądze i będą sprzedać ludzkiego życia. Będą ponad dobre i złe rozstrzygać, czy tak, czy siak, a w ogóle to pułapka. To pułapka, którą zastawiono, żeby nie można było spokojnie toczyć dalszych gier wyborczych, marszów, kotów, wszystkich tych, prawda, awantur, które oglądaliśmy i tego. I nagle trzeba się zająć czymś poważnym. I to jest, ojcze, problem, że ta argumentacja o tym, że aborcjonizm to jest jakiś światopogląd, że to jest należne prawo, kwestia sumienia, niestety w sposób pośredni podejmowana jest przez tych, którzy, prawda, żałują, że nie rozpatrywano równocześnie dwóch projektów, którzy uważają, że prawo do życia to jest kwestia subiektywnego sumienia, którzy mówią, że do nikogo o nic nie będą
będą apelować, którzy twardo trzymają w kasie pieniądze na grudniowe manifestacje, kiedy znowu będą maszerować farsze wolności, godności, nie wiadomo czego, a jednocześnie stoją twardo z boku, przyglądając się zimno tak naprawdę, jak atakowanej z Polski w samej swojej istocie. To jest ta nieodpowiedzialność ludzi, na których powinniśmy liczyć, a od których nie dostajemy żadnej pomocy. Panie marszałku, obok tych czarnych, tych spraw, o których pan mówi, ale także tych czarnych protestów, czy czarnych poniedziałków, jak to było określone, ma być też tęczowy piątek, a więc poniedziałek, czarny poniedziałek rozpoczyna tydzień, a tęczowy piątek ma kończyć tydzień w Polsce. Kampania przeciw homofobii, organizacja, która działa na rzecz osób homo i biseksualnych oraz transpłciowych, wezwała nauczycieli podstawówek, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do organizowania w placówkach tęczowych piątków. Najbliższy właśnie ma być taki tęczowy. Na korytarzach w szkolnych salach nauczyciele mają rozwieszać plakaty promujące postawy LGBT, a do ubrań mają mieć przypięte specjalne znaczki. Wszystko ma przebiegać oczywiście w atmosferze powszechnej tolerancji i wpajania młodzieży, że należy przyjmować postawę pełnej otwartości wobec wszystkich i wszystkiego. O tym dzisiaj pisze nasz dziennik w artykule Homo atak w szkole. Rodzice alarmują Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jak powinni zachowywać się rodzice dzieci ze szkoły podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej wobec takich propozycji? Musimy wzmocnić naszą opinię chrześcijańską, musimy wzmocnić nasze zaangażowanie na rzecz fundamentów cywilizacji, na rzecz życia, rodziny i wychowania. To są fundamenty cywilizacji. Polska w ten sposób przetrwała złe i dobre rządy, rozwijała się w wolności, przetrwała niewolę. Natomiast jak stracimy tą esencję naszej kultury i dążenie do tego, żeby ona była uzewnętrzniona w porządku społecznym, to tak naprawdę po nas. No my w tej chwili widzimy, że wszystkie te czarne marsze, ta czarna rewolucja, no to jest efekt takiego demontażu i rozkładu opinii chrześcijańskiej w Polsce. Myśmy 15 lat temu mieli ogromne marsze, no ja pamiętam w 96 roku to tak naprawdę ogromny marsz w wielkim stopniu organizowany przez Radio Maryja doprowadził do zatrzymania tego zamachu na życie, które wtedy podjął rząd SLD, rząd lewicy. W tej chwili widzimy ogromną obojętność, widzimy opinię katolicką wciągniętą w gry wyborcze bardziej fascynującej się tym, kto będzie rządził, niż to, jak Polska będzie żyła. I to jest bardzo poważny problem. My musimy tę opinię natychmiast przebudzić. Jeżeli te wszystkie akcje, z którymi się musimy liczyć, musimy się liczyć podwójnie, dlatego że trwa kryzys naszej cywilizacji. Pamiętajmy, te wszystkie platformy Razem, Nowoczesne, to nie jest źródło kryzysu naszej cywilizacji, tylko to jest produkt. To jest produkt. Czasami jak się słucha polityków, to można uwierzyć, że Polska, że ojczyzna Jana Pawła II, że prawda, to w tych innych krajach zachodnich jest lepiej jak u nas, no bo u nas jakieś są straszne rzeczy. To jest tylko produkt kryzysu cywilizacji. I jeżeli my nie będziemy jej bronić u jej podstaw, jeżeli będziemy zajmować się sprawami drugorzędnymi zamiast sprawami zasadniczymi, to w pewnym momencie naprawdę to wszystko zacznie pękać. No musimy sobie powiedzieć uczciwie, że dzisiaj przez ostatnie tygodnie widzimy świadectwo ogromnej demobilizacji opinii katolickiej. Jest pochodna w ogromnym stopniu tego, o czym mówiłem, że politycy, jeżeli politycy tygodniami powtarzają, że dzieciobójstwo prenatalne to jest światopoglądowa kwestia subiektywnego sumienia, że każdy może tu rozstrzygać jak chce. Jeżeli nie słyszymy żadnych apelów, jeżeli widzimy, że posłanki Nowoczesnej nagrywają spoty kwestionujące ochronę życia, a mimo apeli, to nie, ja rozumiem, że ludziom jakiś pomysł może nie przyjść do głowy, ale mimo apeli posłanki sejmowej, Centrum Prawicy nic nie robią i tak dalej, no to przecież no jak to ma być? No jak to ma być dobrze? To jest takie świadome demobilizowanie opinii chrześcijańskiej, ale jak najszybciej musi się zmobilizować z politykami albo bez polityków. Bo jak się zmobilizuje, to politycy, bardzo wielu kieruje się oportunizmem wyborczym, po prostu pójdą tam, gdzie pójdą ludzie. Ale pamiętajmy, jeżeli my doprowadzimy do tego, że będziemy się przyglądać, to naprawdę będzie źle. Kryzys
cywilizacji, ale po drugie, przecież myśmy mieli bardziej bezpośrednie sygnały. I politycy rządu, liderzy PiS-u powinni je słyszeć. No przecież miesiąc temu prasa alarmowała, że George Soros przygotowuje wielką akcję pieniądze, które mają finansować rewolucję w Polsce. I tu nie chodzi o taką czy inną władzę, które mają, wykorzystując to zamieszanie, które powstało wokół tych kobiet i tak dalej, przecież w dużym stopniu ta czarna rewolucja to jest tylko lewe skrzydło kodu przebrane na czarno. Przecież on to zapowiadał, że to będzie. Jak politycy mogą być tak nieprzygotowani? Naprawdę, czy oglądamy jakąś jedną wielką kieleńszczyznę, kiedy ludzie, którzy powinni bronić społeczeństwa, przygotowują się, patrzą się spokojnie, z zimną obojętnością, z wyrachowaniem, z kalkulacjami politycznymi, co będzie, myślą tylko o swojej władzy, a nie myślą o tym, że stawką jest tak naprawdę Polska i przyszłość Polski. Panie marszałku, mija dokładnie rok od wyborów parlamentarnych, wyborów, w których zwyciężyła Zjednoczona Prawica, Prawo i Sprawiedliwość, Prawica Rzeczpospolitej, przez pana reprezentowana, i Solidarna Polska, które dzisiaj w Polsce rządzą. Proszę powiedzieć, czy pan jako część tej politycznej układanki jest zadowolony z tego roku? Nie, no, tutaj jedno sprostowanie. Myśmy udzielili wsparcia, bo uważaliśmy, że nawet jeżeli pogwałcono wolność wyborów w stosunku do Prawicy Rzeczypospolitej, przecież ogromna większość prawidłowo zgłoszonych przez nas kandydatów nie została zarejestrowana. Na listach wyborczych, z których mieli kandydować, myśmy uważali, że należy doprowadzić do zmiany, że odsunięcie Platformy od władzy będzie automatycznie dobrą zmianą. Natomiast no, my w tym układzie władzy nie bierzemy udziału, po prostu jesteśmy, bo nie była tym zainteresowany, nie był tym zainteresowany PiS. Partia rządząca, no są rzeczy dobre, takie jak 500+. To jest oczywiście zmiana, ona przyszła o wiele za późno. Szkoda, że 5 lat temu nie robiliśmy chociaż wtedy środowisko, które dzisiaj jest skupione w Prawicy Rzeczpospolitej. Oto bez przerwy i gorąco apelowało. Ja przypomnę program przygotowany przez doktora Cezarego Mecha i apele o to, żeby go wcielać. Mówię, że za późno, nie w tym znaczeniu, tylko że przez 10 lat ileś ludzi z niego nie korzystało, bo to szkoda tych ludzi, szkoda ich kondycji materialnej, ale w znaczeniu innym, że 10 lat temu ten program uruchomiony przyniósłby znacznie lepsze efekty, bo liczniejsze były pokolenia rodziców, one się kurczą z roku na rok, są coraz mniejsze, ale to jest też na pewno bardzo dobre. Natomiast wielkim błędem władzy było to, że od początku nie powiedziała, że nasz rząd będzie się kierował zasadami cywilizacji chrześcijańskiej. Jesteśmy świadomi tego, że ona jest kwestionowana w Europie, ale właśnie dla dobra naszej ojczyzny, przyszłych pokoleń Polaków i dla dobra Europy, wszystkich narodów Europy, będziemy bronić jej zasad w naszym życiu na forum międzynarodowym. Taka prosta deklaracja, za którą mogły potem iść bardzo częściowe, że tak powiem, reformatorskie działania, pozwalałaby i zarządzać procesem naprawy Polski i jednocześnie spokojnie mówić za granicę. Nie tak ucierać nas za to, że jesteśmy inni. Jesteśmy, to wy się zmieniliście, my jesteśmy tacy, jacy byliśmy zawsze, my jesteśmy tacy, jakie były wasze narody jeszcze 50 czy 100 lat temu. I takie stanowisko pozwoliło o wiele bardziej, o wiele skuteczniej bronić Polski. No druga rzecz, no takie historie, jak ten spór o Trybunał Konstytucyjny, zostały rozpętane zupełnie niepotrzebnie. To one otworzyły drogę do tego, że jak mówię, no potem lewe skrzydło tych ataków, tych protestów przebrało się na czarno i dzisiaj mamy sytuację na jakiejś kompletnej bezradności wobec tych, ale nie chcę powiedzieć jedno, no, czy władza będzie zaradna, czy bezradna. My będziemy bronić Polski, będziemy reagować na tą czarną rewolucję i mobilizować środowiska, dla których ważne jest życie, rodzina, wychowanie, a więc dla których ważna jest po prostu przyszłość Polski, bo to są fundamenty życia każdego narodu, to są fundamenty życia naszej ojczyzny, więc my będziemy mobilizować odpowiedzialność narodową, będziemy mobilizować ludzi, dla których ważne jest, ważne są prawa rodziny, ważne jest cywilizacja życia i będziemy Polski, bronić. Oczywiście, że liczymy tutaj na wsparcie ze strony władz, bo to jest powołanie każdego rządu Rzeczypospolitej. Tu nie ma żadnego światopoglądowego pluralizmu sumienia.
dobro wspólne jest czymś bardzo realnym i każdy rząd ma je wykonywać. I po drugie, no oczywiście są zobowiązania społeczne, że władza wybrana przez ludzi, którzy oczekiwali odsunięcia tego liberalnego bezruchu, który zamieniał się pomału w liberalny chaos, no ma prawo do tego, żeby rząd prowadził politykę konserwatywną, politykę cywilizacji chrześcijańską, nie tylko na zasadzie, że przyjdzie straszna platforma i będzie gorzej, nie tylko na zasadzie straszenia, ale na zasadzie konkretnego zmieniania na lepsze jednej rzeczy po drugiej i mobilizowania opinii publicznej wtedy, kiedy trzeba Polski bronić. Nie wtedy, kiedy trzeba demonstrować w obronie swojej władzy, tylko wtedy, kiedy trzeba Polski bronić. Bardzo dziękuję. Prezes Prawicy Rzeczpospolitej, pan marszałek Marek Jurek, poseł do Parlamentu Europejskiego. Dziękuję za rozmowę, panie marszałku. Bóg zapłać z panem Bogiem. A już za chwilę kolejna rozmowa w aktualnościach dnia. Przejedziemy się w teren i faktycznie popatrzymy, jeżeli chodzi o ujęcia.